trzeba go podnieść, no. Nie jest w dobrym miejscu. Nie masz podłogi? Nie? Mam. No mam. Inaczej jest niższy. Przecież. Masz regulację wysokości. No. Miałeś 406? Ja? Nie. Ja jeździłem, to miałem podwójne te dwa podłokietniki. Tu mamy, Sławku, 92 konie. A tą masę zobaczymy jak przy czterech osobach później. Ile mamy, tyle mamy, no. No bana. Może jest ślisko, nie będę tym wariował dzisiaj. No właśnie. Bo to już jest dzwon na rondzie koło tego. Tak, mówisz o Bengance i... Golfie. I golf, tak. I też chłopak ten z lody koło. Z piątki się zebrały. Co się zebrały? A, Mazdy. No jak wyjeżdżaliśmy, to byli. BM-ki są. Przecież czwartek to jest dzień zlotowy. No, no właśnie, no. Wszystko, Astry zbierają przecież jeszcze. I my też. Jak całkiem w prawo pojedziesz na wprost przez to rondo, to tam masz fajnie ten, śliską drogę. To, a, to już drogę tam zrobili. Kawałek. Tak, ze 100-200 metrów i nawrotka. A, się ślizga. Ale ładnie to jest, działanie szarpie. Wiesz, bo przy jeździe na wprost, to ludzie tylko biorą czy silnik. Trochę szakałek. Czuję czasem, jak przyhamowuje mi, mimo jazdy na wprost. O, znosi? Znosi, ale też to mrygało. Z 30? Całkiem przyzwoicie. Jak było słychać, jakby kurna gdzieś, wiesz... Jakby w tym, w grzejnikach coś dawało. No bez, to drze przecież. Z pięciu dych. Nie wiem, na radę z pięciu dych to można i wyciągnąć z tylu. Tak, nie, że mi prędkościomierz tyle pokazuje, no, od tej latarni. Bardzo przyzwoicie. Konówki hamulce są to też. Próbujemy trochę rozpędzić jeszcze. Chodźko, podetnij za trzeci. Przyhamowywało SP wcześniej, jak sprawdzałem przy ręcznym. Przyhamował lekko. Szarpało, nie? No, no. No do drugiej latarni. Ile jest? 50 metrów między nimi niecałe. Nie, no z 40.